W dniach 27 i 28 listopada decyzjami prezesa Zarządu Krajowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały przyjęte taryfy dla miasta Opole, aglomeracji Opole co do zasady, czyli również części miejscowości z gminy Pruszków i Konfrachcice, część dla miejscowości Zawada w gminie Turawa oraz dla gminy Izbicko i gminy Tarnów Opolski. Taryfy te wchodzą z mocy prawa 7 dni od zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Dla Opola, Konfrachcic, Pruszkowa i Turawy będzie to 5 grudnia, dla Tarnowa i Izbicka będzie to 6 grudnia. Wzrost w Opolu wody w pierwszym roku 18%, w trzecim roku to wyniesie w sumie 29%, w przypadku ścieków odpowiednio 36 i 42%, czyli łącznie dla tych użytkowników, którzy mają wodę i ścieki, za 3 lata zapłacą więcej o jakieś 37%. Mówimy w kwotach netto. Z 3,96 woda w pierwszym, od 5 będzie wynosiła 4,67. Natomiast ta cena zatrzyma się na 5,12 zł i to jest cena maksymalna w okresie taryfowym. Cena ścieków będzie rosła z 5,97 do 8,11 w pierwszym roku, zatrzyma się na cenie 8,47. Myślę, że to co warto zauważyć, to że łączna suma wody i ścieków, jaką osiągniemy za 3 lata, będzie zdecydowanie niższa od średniej ceny wody i ścieków w RZGW Gliwice, jaka miała miejsce w roku ubiegłym. Nie wiemy, jaka cena średnia będzie za 3 lata, ale ta cena, którą my proponujemy mieszkańcom Opola i sąsiednich miejscowości, które należą do aglomeracji Opole, to powtórzę, bo myślę, że to powinno wybrzmieć, to jest cena niższa niż średnia RZGW w roku ubiegłym. Jest różnica w cenie, proszę Państwa, i to powiedziałbym znacząca, ale ona zawsze była. Dziś mamy tą cenę 8,39 i ona mniej więcej proporcjonalnie rośnie do 11,78. Tak mówi też rozporządzenie taryfowe, tak? W związku z tym, że ścieki, woda dla celów gospodarstw domowych są tego rodzaju cenami socjalnymi. Tak? One są traktowane zupełnie inaczej, również opłaty za korzystania ze środowiska, które my odprowadzamy do Wód Polskich, one też zależą od proporcji tych sprzedaży dla gospodarstw domowych i dla klientów instytucjonalnych. Tam też inne stawki obowiązują. Także to jest, ale proporcja jakby została zachowana, jeśli o to chodzi. Ja przypomnę, że gros sprzedaży jednak dotyczy gospodarstw domowych, dlatego my się koncentrujemy na gospodarstwach domowych i generalnie też taka jest polityka Wód Polskich, także oni tak naprawdę pilnują tego, co dotknie obywatela, co dotknie mieszkańca, a instytucje to w myśl zasady, że przemysł sobie poradzi. To nie są dobre wiadomości, zdajemy sobie z tego sprawę, bo żadna podwyżka nie jest oczekiwana. Natomiast jest to smutna konieczność, której niestety musimy dokonać, dlatego żeby jednak zapewnić ciągłość i jakość dostawy wody i odprowadzania ścieków.